nadzieję, że podtrzymamy tą dobrą pasę. Stadion nawet na stadion nie cieszy, jest gdzieś tam szczęśliwy dla nas w tych ostatnich meczach. Statystyka bodajże 5 ostatnich spotkań to 4 zwycięstwa i 1 remis, więc mamy nadzieję dopisać kolejne 3 oczka do tego i począwszy od dzisiaj, bo tak naprawdę dzisiaj zaczynamy te przygotowania już pod kątem meczu. Mam nadzieję, że przepracujemy na tyle dobrze te 2 dni, że uda się powtórzyć co najmniej wynik z piątku. A to jest. Z niedzieli, przepraszam. Z niedzieli. A to jest taki sam przeciwnik jak Termalika, czy niekoniecznie? Na pewno nie. Każda drużyna gdzieś ma swoje atuty, swoje wady. Troszeczkę inną piłkę gra Sandecja, też ciężko wyciągać wnioski gdzieś po tych pierwszych meczach, bo wiadomo jak to wygląda po tej dwumiesięcznej przerwie. Sandecja pierwszy mecz przegrała 4-1 na Pogoni i można jakieś tam pierwsze wnioski wyciągnąć. Na pewno tutaj sztab szkoleniowy obserwował ten mecz i po to, żeby wyciągnąć jakieś słabsze strony, które mogą nam pomóc odnieść zwycięstwo w piątek i na pewno będzie to naszym celem. Pamiętamy jak wyglądał ten mecz tutaj na naszym stadionie z Sandecją, gdzie też myślę dominowaliśmy tego przeciwnika, ale na pewno inaczej będą grali u siebie, w cudzysłowie oczywiście, bo korzystają ze stadionu Niecieczy i zobaczymy w piątek. Oliver Petrak to jest człowiek, który wokół ciebie tam biegał ostatnio. Jak wam się współpracowało? Myślę, że nieźle. Jak na pierwszy raz w tym meczu oficjalnym to nieźle. Też myślę, że potrzebujemy czasu na pewno, bo też problemy z komunikacją niekiedy wynikają z tego, że też tych języków mnogość na boisku jest u nas naprawdę, naprawdę spora. Czasem gdzieś chcesz odruchowo szybko komuś pomóc i krzyczysz to po polsku, a on jednak nie może tego nie zrozumieć, czy nawet w angielskim języku też mieszają się te komendy, ale myślę, że czas działa na naszą korzyść, więc będzie to na pewno lepiej wyglądało. Zobaczymy, jaką trener wystawi jedenastkę, bo to też jest płynne dosyć. Jak się patrzy na wasz skład teraz, to można powiedzieć, że dawno nie mieliście takiego handicapu, bo na każdej pozycji praktycznie jest jakiś zmiennik i to wartościowe, a wcześniej było tak, że się jechało 17 na mecz. No tak, taki był gdzieś cel zarządu przed tą przerwą zimową, aby wzmocnić ten zespół, uzupełnić tam, gdzie mieliśmy braki i myślę, że poniekąd się to udało. Też jeszcze paru zawodników jest kontuzjowanych. Mam nadzieję, że gdy wrócą do pełnej dyspozycji, to tym bardziej ta rywalizacja będzie jeszcze większa. I no, na pewno zadziała to pozytywnie na nas, bo wiadomo, że ta rywalizacja każdemu jest potrzebna i każdemu może pomóc. I będzie trudno nawet, myślę, z niektórym złapać się do 18 meczowej. Trener mówił tutaj przed chwilą, że mieliście taki mały przestój z Termaliką, te 10-15 minut przed przerwą, że oddaliście inicjatywę. I mówił, że to jest do poprawienia w kolejnych meczach. Myślę, że tak to wyglądało, ale też ciężko spodziewać się, że będziemy przez 90 minut totalnie dominowali przeciwnika, tym bardziej na wyjeździe, gdzie było to naprawdę nasze drugie zwycięstwo w tym sezonie, więc jest to na pewno do poprawy, bo można było to zrobić lepiej, aczkolwiek no, tak te mecze wyglądają też, że może nie w pełni świadomie, bo wtedy rzeczywiście w tym fragmencie gry zdecydowanie za bardzo daliśmy się zepchnąć do defensywy, ale czasem warto też oddać gdzieś przeciwnikowi tą inicjatywę i wyczekiwać na swoją szansę. Myślę, że w tej drugiej połowie szczególnie w Niecieczy Termalika troszeczkę była, myślę, może zbyt rozluźniona, bo te bramki strzelaliśmy w taki sposób, że oni gdzieś łatwo tracili piłkę na swojej połowie i potrafiliśmy to wykorzystać, ale też mieliśmy taki mniej więcej plan na to spotkanie. Zobaczymy, jaki tym razem trener nakreśli. A jak się zapatrujesz na ewentualną atmosferę na trybunach? Wiadomo, że Sandecja gra u siebie tak tylko w teorii i pod koniec rundy na jej mecze do Niecieczy nawet 1000 kibiców nie przychodziło, także jak będzie tak trochę bardziej sennie na trybunach, to dla was piłkarzy jak do tego podchodzicie? Myślę, że się nie zapatruję wcale na tą kwestię tak naprawdę. Mam nadzieję, że nasi kibice równie licznie jak w niedzielę zawitają do Niecieczy po raz kolejny i stworzą fajną atmosferę, tak jak teraz w poprzedniej kolejce. I to tak naprawdę nam wystarczy, bo to, co tam się dzieje na trybunach, no to już jakby nie jest mój problem, ale rzeczywiście słabo to wygląda, jeżeli na trybunach ekstraklasowej kolejki jest około 800 widzów, więc myślę, że to jest do poprawy.